Cześć! Dzisiaj porozmawiamy o Jirai, o bohaterze bardzo lubianym i niestety pozbawionym życia. Zapraszam! Nie wiem jak wy, ja od razu polubiłem Jiraiya. Od początku był takim śmieszkiem i zboczuszkiem o bardzo charakterystycznym zachowaniu i wyglądzie. Był wyjątkowy i po części podobny do Naruto, co w moim odczuciu potęgowało chęć poznania tejże postaci. Co tu dużo mówić, zrobię ankietę jak zwykle w prawym górnym rogu i mogę śmiało stwierdzić, że zastraszającą przewagę będzie odpowiedź, że lubicie tą postać. Według mnie Jiraiya to jeden z niewielu protagonistów, którzy byli dobrze napisani, zrobieni i mieli niepowtarzalne techniki. Ciężko mi na jego temat znaleźć jakieś wady, zazwyczaj był głupkowaty i lubił panienki, czasem była to przykrywka, a czasem po prostu styl życia. Najciekawsze jest to, że gdy przyjdzie taki moment, potrafi być naprawdę przerażająco poważny. Nie taki jak Gai, który w 99% po prostu taki jest. Poza ciekawym charakterem umiał być też dobrym nauczycielem. Nie zapominajmy, że miał tylko kilka uczniów, a jednak każdy z wyjątkiem dwóch został bardzo utalentowanymi shinobi. Tylko on potrafił przygarnąć sieroty Ame i wyszkolić ich na swój sposób. Jego uczniami byli Minato i jego kompani z drużyny, o których nic nie wiemy, Nagato, Konan, Yahiko i Naruto. Bardzo prawdopodobne, że to właśnie dzięki ich specyficznym umiejętnościom oraz niekonwencjonalnym nauczaniem doszli tam, gdzie doszli. Nie zapominajmy o jego świetnych umiejętnościach, w końcu był jednym z trzech Saninów. Bardzo potężny, potrafił stawić czoła Itachiemu i Kisame. Walczył sam przeciwko Painowi, a sam Nagato stwierdził, że gdyby Jiraiya znał sekret jego ścieżek Paina, to wygrałby z nim. Oferowano mu posadę Hokage 3 razy, jednak odmówił, co uważam za bardzo dobry wybór, mimo że nadawałby się na to stanowisko. Był jedną z niewielu postaci, której śmierć była naprawdę smutna i odbiła się na Naruto bardzo mocno, przez to zobaczyliśmy kompletną zmianę głównego bohatera. Nawet teraz, gdy to piszę ten scenariusz i mam świadomość, że tylko wyimaginowana postać, to jednak czuję żal, że nie ma go już z nami. Istnieje też teoria, wobec której Jiraiya miałby powrócić w Boruto. Jest to oczywiście tylko fanfic i nie mówię, że każdy fanfic jest nieprawdziwy i nie miałby szansy powodzenia, jednak istnieje kilka ale. Pierwszym argumentem jest to, że Jiraiya nie został wskrzeszony przez Kabuto, bo jego ciało było za głęboko w wodzie i nie było możliwości jego wyłowienia. W mandze natomiast Kabuto stwierdził, że może go wskrzesić za pomocą DNA, jednak Obito mu tego zabronił, bojąc się, że Edo Tensei musi mieć jakiś słaby punkt, przez który Jiraiya mógłby wyjść z jego sideł. To potwierdza na wiele, wiele procent, że on faktycznie nie żyje. Drugi argument to, że na tej grafice podobieństw nie ma wcale tak dużo. Włosy są całkiem inne, nie ma czerwonych pasków na policzkach, jedyne co to ma czarne oczy, tak jak Jiraiya, a reszta jest dopisana przez fanów, to że Kashin Koji przeżywa żaby też nic nie znaczy. Jeśli Jiraiya faktycznie miałby wrócić, ja osobiście byłbym załamany. Twórcy musieliby mieć naprawdę dobre wytłumaczenie, czemu postać tak lubiana i ważna dla Naruto ukrywała się przez tyle lat. Byłoby to niepodobne do tej osoby i wymazałoby automatycznie wszystkie dobre wspomnienia. W tym momencie powinno to zostać tak jak jest. Jiraiya powinien zostać martwy, bo mimo tego, że to było smutne, to jego era się skończyła. Coś się kończy, coś się zaczyna. A co wy myślicie o Jiraiya? Dajcie znać jak zwykle w komentarzach. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!